tym filmie wyjaśnimy, jak mierzyć duże odległości na zewnątrz za pomocą Leica Disto D5. Pomiary na zewnątrz są często wyzwaniem, ponieważ kropka lasera jest słabo widoczna, zwłaszcza w jasnym świetle słonecznym. Dzięki celownikowi Leica Disto D5 możesz mierzyć znacznie dalej, niż laser jest widoczny gołym okiem. Dla dokładniejszego celowania na duże odległości zalecamy użycie adaptera FTA 360. Celownik włącza się automatycznie po uruchomieniu lasera. Jeśli celownik nie powinien być aktywny, można go wyłączyć lub aktywować, naciskając przycisk zoomu przez 2 sekundy lub w ustawieniach. Funkcja zoomu z maksymalnie 4-krotnym powiększeniem w połączeniu z krzyżem nitkowym umożliwia precyzyjne celowanie. W cel. Poziom powiększenia można wygodnie zmienić, naciskając przycisk zoomu. W Leica Disto X6 ekranem dotykowym powiększanie można również wykonywać za pomocą gestów na wyświetlaczu. Podobnie jak w smartfonie. Jasność kamery można regulować, aby dostosować wyświetlacz do warunków oświetleniowych w miejscu pomiaru. To ustawienie można łatwo wprowadzić za pomocą lewego i prawego nawigacyjnego. Aby upewnić się, że Leica Disto nie zostanie poruszona podczas wyzwalania pomiaru, należy to zrobić za pomocą nowo dostępnego sterowania gestami. Aktywuj wyzwalanie pomiaru za pomocą sterowania gestami w ustawieniach. Jest to dostępne dla każdej funkcji pomiarowej. Gdy tylko laser zostanie aktywowany, przesuń rękę przez wiązkę lasera na odległość od 5 do 25 cm. Spowoduje to uruchomienie pomiaru odległości. Aby zapewnić jak najdokładniejsze celowanie, krzyż nitkowy na wyświetlaczu jest dokładnie wyrównany z kropką lasera. Jest to szczególnie widoczne na krótszych dystansach. Cyfrowy celownik jest dostępny dla modeli Leica Disto D5 i X6.